Na koniec 2021 roku w Suwałkach funkcjonowało ponad 7400 podmiotów gospodarczych. Ponad 96% z nich to przedsiębiorstwa prywatne. Największą rzeszę liczącą ponad 5600 osób stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nie wszyscy jednak gotowi są podejmować ryzyko pracy na własny rachunek. W przedsiębiorstwach działających na terenie suwalskiej podstrefy ekonomicznej zatrudnionych na koniec minionego roku było 3279 pracowników. To głównie kadry największych zakładów Animexu, Padmy, Art, Forte, Porty, Stolaru, Laktopolu, Mlekpolu. Do tej grupy zaliczyć również należy Aquel, Malow, Elpar czy Sarak. Mimo pandemii w zakładach działających w strefie przybyło miejsc pracy. Powstało niespełna 70 nowych etatów. Największa grupa suwalczan zatrudniona jest w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Pod względem ilości pracowników na drugim miejscu znalazła się edukacja. Niewiele mniejsza rzesza ludzi pracuje również w handlu i zakładach zajmujących się naprawą pojazdów. Do najliczniejszych branż zaliczyć należy również ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz administrację. Najmniejsze ilości pracowników znajdujemy według danych z miejskiego raportu w hotelarstwie i gastronomii oraz działalnościach naukowych, profesjonalnych i technicznych. Dane te nie uwzględniają mikroprzedsiębiorstw. Swój udział w życiu gospodarczym ma również miasto, które na przestrzeni lat dopracowało się udziałów w aż 10 spółkach. Największą z nich, biorąc pod uwagę kapitał podstawowy, jest PEWiK. Kolejne to PEC, ZBM TBS, PGK i PGO. W tych przedsiębiorstwach Suwałki posiadają 100% udziałów. Pozostałe spółki, w których Suwałki są udziałowcem, to Park Naukowo-Technologiczny, gdzie miasto posiada prawie, ale już nie 100% akcji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna z miejskim udziałem na poziomie 12,4% oraz Ares z blisko 15% udziałem. Pozostałe spółki z miejskim wkładem to kluby sportowe. W MKS Ślepsk Malow Suwałki miasto ma 30% udziałów, a w Wigrach nieco ponad 18%. Ogółem w 10 podmiotach samorząd posiada kapitał podstawowy o wartości przekraczającej 170 milionów złotych.